No witam cię, widzę bardzo serdecznie. No ja cię nie podpuszczam, ale na CSGO Skinsie mam oczywiście tutaj takie piękne konkursy dla widzów, między innymi USP. Tylko fair, to piękna wupa, którą ostatnio wam dorzuciłem. Nagrody całkiem sympatyczne. Jak oczywiście płacisz sobie z Connect Proxy, no to masz szansę oczywiście czegoś z tych skinów zgarnąć. No i oczywiście jak ci się uda, no to dostajesz taki prezent i będziesz wiedział po prostu, że wygrałeś. Jeżeli po wpłacie taki prezent ci nie wyskoczy, no to znaczy, że no niestety nic nie wygrałeś. A oczywiście jak kodu Kropsi chcesz użyć, no to wystarczy, że zalogujesz się w linku za to masz jakieś oczywiście te magiczne zielone plusik. No i kodzik Kropsi przez 2x. Sobie oczywiście piszesz, że skrzynka na start dla free 10% więcej. Do każdej wpłaty. No jak chcesz, żeby skorzystać. Nie podpuszcz. Tak, zobaczmy jak tutaj pierwsza bitwa na dzisiejszym filmie się zaprezentuje. No, mogło być ciut lepiej, tak? Ale mogło być też gorzej, o właśnie, o tym mówię. To nie jest drop, który mnie tutaj satysfakcjonuje. Dwie skrzynki, jeszcze 50-50 przed nami. No jest motylek, okej, 7 koła łącznie. I o taką przewagę nic nie robiłem, stary. No jeszcze tutaj bowling, no i fantastycznie. Pierwsza batelka, już 12 koła, więc zaczynam naprawdę spoko. Oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarze, oczywiście napisz. Na Discorda, to już tak, no i oczywiście guzik Proxy na CSGO Skinsie sobie użyj. No majszy tutaj chyba nam opierdzieli nas wszystkich, chociaż ta MK, nie wiem, mało 400 zł i ostatnio snapu jakaś 50-50. No i jeszcze Asimov dla niego, no z takiej bitwy. No 5-6, sporo, no ale zobaczcie co tutaj mamy, no bitwa na 5 skrzynek Royal. No powiem wam, że ludzie naprawdę dzisiaj na CSGO Skinsie, no grube bitwy tutaj się dzieją. Zobaczmy czy będzie gruby profit z takiego filmu. Mam nadzieję, że tak. Póki co jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten profit, no fajny, tutaj udało nam się zrobić. Dwie skrzynki do końca, jest jeszcze Bowie dla nas, no ale jest to niestety kosa gorsza od kosy naszego oponenta, ale tutaj chyba nadrobimy. Nie nadrobimy? Co ty gadasz? No powiem wam tak, ze wszystkich rzeczy, których się nie spodziewałem, tego nie spodziewałem się najbardziej, no ale zobaczmy, bo jest to teraz bitwa na skrzyneczki Gemstone, pierwsze otwarcie. No i sam już tutaj emeraldy zdobywa. W tej drugiej, no też za dobrze nam nie poszło. Jakby ten Bowie spadł, byłoby to fajne odkucie, tak? Ale poczekajmy, bo jeszcze na końcu jest podboostowana wersja, tak naprawdę. No, albo nas uratuje, albo nas dobije. Nie, to nie, kurwa! 30 koła, stary. Przegraliśmy o 1000 zł. No niby dużo, niby niedużo, biorąc pod uwagę koszt tej bitwy. No ja nie mogę, no musiała akurat ten dziewiątką polecieć. Niepocieszony był jak oko. Dlatego zróbmy jeszcze tutaj ostatnią bitwę na właśnie skrzynki eventowe. Serpent Case. Na buście. Pierwsze otwarcie, no niestety dało mi kosę, co bardzo nas oddala od wygrania tej bitwy. A buba też 300 by. No idzie nam naprawdę, no powiedzieć słabo, to jakby nic nie powiedzieć, nie? Tak zupełnie szczerze. A szkoda, bo mogłem zostawić ten normalny. Ale mówię, nie no, czuję underdoga, czuję, że underdog odda, no i mam swojego underdoga. Nie no, ale przez tamtą bitwę z Isamo, no stary, ja dzisiaj nie idę spać. Dzięki za oglądanie.